nie jest dyskusyjne, jest bez sensu, a może być szkodliwe, dlatego że pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest to, jak wirus się przenosi. Wirus się przenosi drogą kropelkową, natomiast te badania, które mamy, wskazują na to, że przenosi się przez takie dosyć duże kropelki śliny, które bardzo szybko opadają na ziemię, na stół, na te okoliczne przedmioty. Wydaje się, że jeżeli jesteśmy 2-3 metry od osoby, która jest chora, to tak naprawdę to ryzyko, że my się zarazimy drogą kropelkową, jest stosunkowo małe. Natomiast jest dosyć duże ryzyko, że my dotkniemy tego stołu, tej powierzchni, która jest skażona, i później przeniesiemy to w okolice twarzy i w ten sposób dojdzie do transmisji wirusa. Teraz co robi maseczka? Maseczka zabezpiecza nas, teoretycznie przynajmniej, przed zakażeniem drogą kropelkową. I byłoby wszystko super, tylko te maseczki, które wszyscy kupują w tym momencie, te maseczki chirurgiczne, one nas nie chronią. Wirus jest bardzo mały, on ma średnicę około 100 nanometrów i on bez problemu poradzi sobie, przenikając przez taką maskę. Tutaj część osób mówi, no ale zaraz, ale było powiedziane, że przenosi się przez duże krople, przecież te duże krople zatrzymają się na tej maseczce. Tak, oczywiście, ale ta maseczka przylega nam do twarzy i w momencie, kiedy oddychamy, ta maseczka staje się wilgotna i tak naprawdę ten wirus bez żadnego problemu dostaje się do naszych dróg oddechowych. Więc ta maseczka nie stanowi dla nas żadnego zabezpieczenia, a faktycznym sposobem na zatrzymanie transmisji tego wirusa powinno być właśnie to częste mycie rąk. To nie jest zalecenie, nie wiemy co zrobić, trzeba dbać o higienę, bo to może pomoże. To jest faktycznie jedna z głównych dróg transmisji wirusa i naprawdę należy te ręce myć często, żeby uniknąć tego zarażenia albo zmniejszyć prawdopodobieństwo. Z takimi maseczkami się wiąże jeszcze jeden problem. W momencie, kiedy my wykupimy wszystkie te maseczki, wykupimy rękawiczki jednorazowe, lekarze nie będą mieli do tego dostępu i może się zdarzyć, że my będziemy mieli problem z powodu wyrostka, ponieważ chirurg nie będzie w stanie nas operować, bo nie będzie miał dostępu do materiałów ochronnych. Natomiast nam te maseczki do niczego nie pomogą, bo będą leżały u nas w piwnicy. Teraz pojawia się jeszcze jedna kwestia, te maseczki takie profesjonalne. Maseczki FFP3 czy N95, N99, które faktycznie chronią przed zarażeniem tym wirusem. Tu jest znowu kilka kwestii. Po pierwsze, żeby taka maseczka była skuteczna, ona musi przylegać idealnie do twarzy. A tak jak ja na przykład jestem, to ja tej maseczki nie mogę używać, ponieważ mam brodę. I to dyskwalifikuje tą maseczkę, ponieważ powietrze się dostaje bokiem i ta maseczka nie stanowi dla nas ochrony. Ale zauważmy, że jestem gładko ogolony, mam taką maseczkę, która jest idealnie dopasowana i dochodzi do ekspozycji faktycznie kropelkowej. Jestem w bliskiej odległości od człowieka, który na przykład na mnie kichnie. I w tym momencie ta maseczka faktycznie, na chwilę przynajmniej, mnie osłoni. Natomiast pojawia się inny problem. Jeżeli ja jestem tak blisko tej osoby, całe moje ubranie jest skażone, moje ręce są skażone, tak naprawdę również włosy, twarz i tak dalej. Jeżeli ja nie mam kombinezonu, jeżeli ja nie mam okularów ochronnych, nie mam systemu do dezynfekcji, to ta maseczka tak naprawdę mnie dalej nie uchroni. Dalej dojdzie do tej ekspozycji, dalej dojdzie do tego zarażenia. A tu znowu się pojawia jeden aspekt etyczny. Te maseczki są kluczowe dla personelu medycznego, dla tych osób, które muszą przebywać w bliskiej odległości od pacjentów, w bliskiej odległości od osób, które emitują duże ilości tych aerozoli i dla nich to jest ochrona. Jeżeli oni będą pozbawieni tych środków ochrony, oni zachorują i nie będzie nam miał kto pomóc. Pan na to patrzy. Do czego służy maseczka? Maseczka służy do ochrony tego, z czym pracujemy. Chirurg zakłada, żeby nie napluć w pole operacyjne. Ja zakładam, żeby nie zanieczyścić próbki, żeby nie dostać wyniku, którego nie ma. Osoba zakładająca, wchodząca do pomieszczenia, gdzie są sami chorzy, żeby się ustrzec od aerozolu, który się zgromadził przez jakiś czas. Wychodząc na ulicę w maseczce, zbieram wszystko, co mogę zebrać na tą maseczkę, po czym co z tą maseczką robię. Bo ci wszyscy, którzy do tej pory omawiałem, to biorą maseczkę do worka, a wrzucają do autoklawu i spalają, żeby broń Boże z maseczki nic nie wyszło. Od razu niszczą po użyciu. Tak jest. A ja widzę potem we Włoszech leżące pięknie maseczki na ulicy. Gratuluję. To tak ja mogę sobie źródła zakażenia od razu wrzucić do autobusu. Czyli te maseczki dlaczego mam zostawiamy się wysilać, czekać aż kogoś zakażą? No to jest metoda właśnie rozszerzenia zakażenia. Czyli zakładanie maseczek po to, żeby pochodzić sobie w niej po ulicy, potem ją schować do kieszeni, zabrać do domu, to zaraz, jest... Zaraz, momencik, po włożeniu do kieszeni zdezynfekować należałoby jeszcze spodnie. Zaraz. Nie mówiąc dalej. Żebyśmy zrozumieli.
W momencie, kiedy zakłada ktoś maseczkę, żeby sobie w niej chodzić po ulicy i jest przekonany, że żeby się nie zarazić, to w istocie zbiera wszystkie zarazki, wirusy, różne inne rzeczy na tą maseczkę, tak? Mają przy sobie i jak ją zabiera do domu, to na przykład częstuje tymi wirusami, tym wszystkich u siebie w domu. Dokładnie tak. No to przepraszam, to z jakiego powodu maseczki znikają masowo ze sklepów? Co nagle tylu mamy chirurgów, tylu mamy wirusologów? Być czy... może bardzo bym się ucieszył, ale nie jest to prawda. Znikają, ponieważ wie pan, jest taka dziwna zasada. W krajach Azji rozumiem, że każą nosić maseczki, tam jest obyczaj plucia na ulicę. Z wyjątkiem Singapuru, gdzie to kosztuje $500. Droga sprawa. Z gumą do rzucia podobnie jest w Singapurze. Więc kazałbym wszystkim nosić maseczki z prostego powodu. Spróbuj pluć w maseczce. Żeby było czyściej. No dobrze. Co to jest w takim razie, panie profesorze, skoro już wiemy, że maseczka jest jednym z absurdów, które widzimy? Widzieliśmy to na obrazkach przed momentem. Dzisiaj wielu posłów, pan co dopiero wrócił z Sejmu, przyszło do Sejmu albo w rękawiczkach, albo w maseczkach. Nawet widziałem niektórych byli w goglach. Czy tak właśnie dla swego bezpieczeństwa powinni zachowywać się obywatele? Znaczy, jeżeli są chorzy, bądź jeżeli mają jakieś istotne problemy zdrowotne, to oczywiście tak. Natomiast no, jak ja nie noszę maseczki ani rękawiczek, w ogóle z rękawiczkami to jest inna sprawa. Tutaj najważniejsze jest, żeby pamiętać, żeby nie dotykać ust i nosa, bo tutaj niezależnie czy w rękawiczce, czy skórą, zawsze możemy tego wirusa przenieść. Natomiast no, ja jako osoba zdrowa, bez objawów, nie miałem maseczki, nie używałem. W tym momencie musimy szczerze, że to... na moment przerwać, panie ministrze. Zapraszam wszystkich do Polsat News na dalszy ciąg rozmowy. No właśnie, panie ministrze, pan był bez maski i bez rękawiczek. Tak, bo wiem i pamiętam, żeby nie dotykać do ust, do nosa, do oczu rękami, chociaż jestem alergikiem i często chciałbym potrzeć sobie swędzące oko, to mam jednak już taki gdzieś z tyłu głowy zakaz, że no lepiej najpierw zdezynfekować ręce, umyć ręce, dopiero wtedy można potrzeć oko czy nos. Pamiętajmy o tym, że oczywiście ten dystans jest znacznie ważny. Czy maseczki takie z materiału, które można kupić w kioskach, można kupić takie maseczki w sklepach, także w sklepach odzieżowych, faktycznie chronią nas przed zakażeniem? Nie. I to z całą, że tak powiem, świadomością, to mówię, takie zwykłe maseczki nas nie ochronią, dlatego że nawet te maseczki chirurgiczne, które są używane, nie chronią w wystarczający sposób nas przed infekcją koronawirusem, żadnym zresztą wirusem i żadną bakterią. Natomiast ponieważ większość po pierwsze przepuszcza tego wirusa nie tylko poprzez samą maskę, ale również przez ta maska nigdy nie przylega ściśle do naszej twarzy, w związku z czym tak naprawdę powietrze jest zasysane przez nas, ale nie przez maskę, a w zupełnie ale inny sposób. Maseczka. Maseczka ma powierzchnię trochę większą niż nasz otwór gębowy. W związku z tym powierzchnia kontaktu ewentualnych patogenów jest również większa niż się wchłaniamy sami. Nie da się tego uniknąć, że więcej osiądzie na maseczce niż na twarzy. Twarz można umyć, a co zrobimy z maseczką? Maseczka działa przez określony czas. Jestem zwolennikiem, żeby maseczkę nałożył chory, bo broni innych. To z niego wychodzi choroba. Łapanie choroby za wszelką cenę na maseczkę przy nieumiejętności postępowania z nią może być przyczyną gorszej choroby niż sam koronawirus. A od przyszłego czwartku będzie obowiązek noszenia maseczek. I pojawiają się takie pytania wśród naszych pacjentów, czy te maseczki, mam tutaj na myśli maseczki wielokrotnego użytku, czy należy je prać, jak często, czy też właśnie używać jakieś inne środki odkażające. Maski noszone przez osoby
bezobjawowe muszą być traktowane bardziej jako pewien element psychologiczny niż jako ochrona medyczna. Pamiętajmy, że maski bawełniane właściwie nie zatrzymują wirusa. Oczywiście one zakładane przez osoby w kontaktach międzyludzkich zmniejszają ilość wydychanego aerozolu. No niemniej jednak trzeba sobie jasno to powiedzieć, to nie są maski filtrujące. Załóżmy, że gdybyśmy za 100% filtracji uznali maskę z filtrem HEPA, to taka bawełna daje 1% ochrony. A więc miejmy tę świadomość, że maska jest bardziej takim psychologicznym, taką tarczą przeciwwirusową, bardziej psychologiczną niż rzeczywistym no, wyrobem filtrującym wirusa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to to, że maski mają swój czas użycia, więc jeśli my będziemy oddychać przez maskę przez godzinę, to ona stanie się wilgotna, nasiąknięta parą wodną i śliną, którą my wydychamy. A więc taka maska powinna być wtedy wyprana w temperaturze co najmniej 60 stopni, ponieważ inaczej będzie stanowiła wręcz źródło zakażeń i dodatkowe zagrożenie. Po trzecie, trzeba również pamiętać, że te maski najlepiej, aby były jednak zakładane w kontaktach międzyludzkich, czyli wtedy, kiedy my się spodziewamy lub wybieramy w takie miejsce, gdzie ludzie są wokół nas. Jeżdżenie na przykład własnym samochodem w masce, gdzie w tym samochodzie nikogo innego nie ma, no uważam za nadmierną, nieuzasadnioną ochronę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma maskę profesjonalną, to producent maski jasno określa czas użycia i krotność użycia oraz sposób dekontaminacji. Najczęściej są to maski jednorazowe, a więc powinny być wyrzucane. I to też jest pewien problem, bo ludzie chodzą w maskach chirurgicznych przez na przykład 8-10 godzin. Takie maski już niczego nie filtrują, a stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Maski szyte przez ludzi no, szlachetnych. Z materiału nie wiadomo, kompletnie się do tego nie nadają. Są maski przeciwpyłowe głównie i poprawiają nastrój osoby szyjącej i nastrój, który to otrzymała ta osoba. Nadzwyczaj niczym nie zabezpieczają. Wierzy w to, że maseczka chirurgiczna go chroni, to może sobie taką maseczkę zrobić w domu. Z wielu rzeczy. Chociażby z szalika na przykład, jeśli już... I maseczka chirurgiczna nie chroni. Nie chroni chodzenie w maseczce chirurgicznej po ulicy, nie ma sensu. Jest moim zdaniem nawet wręcz ryzykowne czy szkodliwe. Dlaczego jest ryzykowne albo szkodliwe? Dlatego, że ta maseczka będzie wilgotna po 2 godzinach i sama w sobie będzie kumulowała wszystkie drobnoustroje, wirusy. I może wywołać inne choroby. Wie pan, jak są te takie oddziały zakaźne, jedną z najtrudniejszych rzeczy, które tam personel musi zrobić, to jest na przykład umiejętność ubierania i nakładania stroju, w tym również maseczki. I teraz polecanie ludziom, żeby chodzili w maseczkach bez wyszkolenia, jak później tą maseczkę zdjąć, co to ma być za maseczka i do czego to ma służyć, i moim zdaniem jest wręcz szkodliwe. To może powinniście się szkolić z tego, przygotować jakiś instruktor. Całe społeczeństwo? No krótki film, mamy już dalej, to będziemy ale to pokazywać. Nie ma wskazania, no wie pan, wirus ale jest widzi pan, naprawdę co się dzieje, mniejszy. Ale widzi pan, co się dzieje teraz w aptekach? Ludzie wykupują maseczki chirurgiczne. No dobrze, no. Apteki wywieszają karteczki, nie ma maseczek chirurgicznych. Ja nie mam w domu maseczki, no, żyję. A co z maseczkami? Bo powstało wiele mitów na ich temat. No cóż, maseczki są potrzebne w określonych warunkach. Dla chorego, żeby nie rozsiewał. Dla badacza, żeby nie wykrył tego, czego nie ma. Dla lekarza, który wchodzi do pomieszczenia, gdzie wszyscy wokół już aerozolem podziałali. Przy czym po wykonaniu czynności, gdzie jest potrzebna maseczka, ją należy fachowo zdjąć, jeszcze bardziej fachowo zniszczyć. A dla osób, które nie chcą zarazić się koronawirusem, taka maseczka pomoże? Tak, jako zbieracz wszystkiego, co potem zostanie przeniesione na człowieka. Bardzo mi się podoba, jak ktoś niesie maseczkę pod brodą, albo odchyla, bierze jedzenie, oczywiście nie umytą ręką, no bo jak już mam maseczkę, jestem bezpieczny. Maseczka wtedy staje się źródłem zakażenia.
i posiadanie jest ryzykiem. Nie wiem, gdybym nawet miał maseczkę i nie wiedziałbym, co z nią zrobić. Przyjść do domu, dać chyba dzieciom do zabawy, bo to sposób, żeby rozszerzyć zakażenie na cały dom. Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale nie wiem właśnie, czy też doustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające, takie nie białe. Pomagają. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. To po co ludzie noszą? Nie wiem. Kiedyś w Chinach i w całym świecie azjatyckim noszono je głównie z powodu smogu. I z powodu pewnej kultury, która tam jest. Natomiast WHO nie zaleca. Marszałek Grodzki, profesor, pulmonolog, lekarz przecież, pisze na Twitterze, że w obronie przed koronawirusem ważne jest, aby często dezynfekować ręce, i tu się panowie zgadzają, i nosić maseczki, gdy jesteśmy zakatarzeni lub czujemy się grypowo. Senat reaguje szybko. Nakazałem rozmieścić w Senacie pojemniki do dezynfekcji i maseczki. Ale nie widziałem ani jednego senatora w maseczce jako żywo, a mamy sezon grypy. A może nikt nie jest zakatarzany? No, może. To po co maseczki? No jakby ktoś był zakatarzony. No, pan marszałek broni Senat przed koronawirusem. A przed grypą? Takie zwykłe maseczki tak naprawdę na pewno nas nie uchronią przed zakażeniem. Te profesjonalne w jakim stopniu mogą zmniejszyć to ryzyko, natomiast nie jest też to taka ochrona pełna. I też z tego powodu one tak naprawdę nie są zalecane do stosowania przez ECDC ani przez WHO. I myślę, że bardziej to jest taka ochrona psychologiczna niż realna w większości przypadków. Znaczne. Maseczka musi być. Nie wyobrażam sobie, żebym przynajmniej w dwóch swoich kieszeniach nie miał maseczki. Pan ma taką maseczkę? O, proszę bardzo. To jest moja maseczka, tak ja ją na chwilę założę. Ale to jest taka zwykła bawełniana. To jest taka maseczka, która powoduje to, że myślę, że muszę zachować dystans, nie dotykam twarzy. Ta maseczka ma oczywiście także w jakiejś mierze, no nie w pełni oczywiście, zatrzymuje patogeny, ale ta maseczka świadczy o tym, że jest pandemia. Im więcej ludzi nosi maseczkę, tym się bardziej racjonalnie zachowują i pamiętają o tym, że jesteśmy w bardzo trudnym czasie. Naszym obowiązkiem obywatelskim jest nosić maseczkę wszędzie tam, gdzie jest to zalecane.